złodziej oddał relikwie. Modlitwy zostały wysłuchane. Kraków, skradzione relikwie wróciły do sanktuarium. Oddał je sam sprawca. W ubiegłym tygodniu w sanktuarium świętego Józefa w Krakowie dokonano kradzieży. Księża prosili o modlitwę i udostępnianie informacji o incydencie na Facebooku. Relikwie świętego brata Alberta wróciły do naszego sanktuarium. Tuż przed godziną 7 przyniósł je sam sprawca. Modlitwy zostały wysłuchane. Bogu niech będą dzięki, napisał w piątek ksiądz Jarek Kraczak. Z sanktuarium świętego Józefa w Krakowie skradziono relikwie świętego brata Alberta. Módlmy się o nawrócenie i opamiętanie dla sprawcy, napisano 11 czerwca na Facebooku parafii i poproszono o udostępnianie informacji o kradzieży. Prosimy o udostępnienie tej wiadomości, napisano na profilu parafii. Załączono także zdjęcia podobnego relikwiarza. Na skradzionym widnieje postać świętego brata Alberta. Zwracajmy uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, które przebywają w naszym kościele, i reagujmy. Módlmy się o nawrócenie i opamiętanie dla sprawcy, czytamy w komunikacji parafii. Bogu niech będą dzięki. Skradzione relikwie świętego brata Alberta wróciły do naszego sanktuarium. Tuż przed godziną 7:00 przyniósł je sam sprawca. Modlitwy zostały wysłuchane. Bogu niech będą dzięki, napisał w piątek ksiądz Jarek Kraczak. Do podobnej kradzieży doszło w marcu 2020 roku w Wielkopolsce. Wtedy z kościoła w Kędzierzynie pod Gnieznem została skradziona monstrancja i kielich mszalny. Wtedy doszło też do profanacji w świątyni. Otwarto tabernakulum i na ołtarz zostały wysypane konsekrowane komunikanty, Najświętszy Sakrament. Przypuszczam, że złodziejom chodziło o kielichy, w których przechowywane były komunikanty, mówił rzecznik archidiecezji gnieźnieńskiej ksiądz Zbigniew Przybylski.